Zatrzymać się. Powyłączyć światło. My dalej gramy. Powyłączyć światło, włączyć silnik. Wnioski. Proszę zauważyć, że jazda egzaminacyjna jest mniej widowiskowa, że tak powiem, od jazd szkoleniowych. Było mało komentarza, bo było mało uwag. Jak pan siebie ocenia? Ja jeszcze muszę potwierdzić pewne fragmenty. Które? No, zachowanie na pasach ruchu na przykład. Dobra. Tak jak tam było na Chłopskiej na przykład. Dobra. Pierwsza sprawa. Były dwa elementy, które pana dyskwalifikowały na egzaminie, czyli wymuszenie, czyli podczas tego zawracania. Z prawej strony nie udzielił pan pierwszeństwa nauce jazdy z kursanta tej czerwonej. Tak się pan skupił na, że tak powiem, zawracanie. Drugie, chciał pan się podpisać ręczny i zgasł panu, a zatrzymywać się nie wolno na skrzyżowaniu. Można się zatrzymywać, jeżeli to wynika z przepisów ruchu drogowego albo warunków ruchu, a pan się zatrzymał z własnej woli. No, nie całkiem z własnej woli, a to znaczy, że nie było opanowania pojazdu, bo pan nie chciał zgasić silnika, on zgasł pan. No i trzeci element zły, to było tak na pograniczu, to wymuszenie przy skręcie w lewo z ulicy Gajowej w Glinianą. To, co jechał tam taki niebieski samochód, prawdopodobnie Honda, i troszeczkę jechał za szybko, niż tam powinno być dozwolone, dlatego pan go zapewne nie wziął pod uwagę. Ale to było tak na dwoje babka wróżyła. Niemniej jednak sytuacja wygląda tak. Jesteśmy po 15 godzinach. Pan Zygmunt jest po kategorii B, czyli on w ogóle zaczyna. Widać jest, że te godziny, które do tej pory robiliśmy, nie zostały zmarnowane, bo od biedy w zasadzie w tym stanie mógłby pan pójść na egzamin i próbować zdawać. Oczywiście to, co pan pokazał teraz na egzaminie wewnętrznym, nie wiadomo, czy by pan pokazał, ile pan by z tego pokazał na egzaminie państwowym, bo dochodzą nerwy, stresik. Ale mamy jeszcze przed sobą trochę czasu i najbliższy tydzień zamierzamy spędzić robiąc codziennie co najmniej 3 takie egzaminy, więc myślę, że pod koniec tygodnia pan Zygmunt już będzie tak wyćwiczony, że nie będzie żadnego kłopotu do zdania egzaminu. To na tyle.